Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj mamy wtorkowy poranek w sumie. Mamy matury w szkołach, dlatego jest troszkę wolnego czasu dzisiaj na nakręcenie tego. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Max Payne 2 The Fall of Max Payne. W ostatnim odcinku tutaj osłanialiśmy Maxa, grając Moną właśnie. I dzisiaj dalej będziemy to robić, tylko że jak widzicie, Max się tam jakoś uzdrowił. A to tym razem mi brakuje hapeczy. Okej, dobra. To musimy tutaj wyruszyć w poszukiwaniu właśnie jakichś środków przeciwbólowych i lepszej pozycji do kampienia. Dobra, nikogo nie ma. Weźmiemy sobie Kałasznikowa na bliski dystans w tej chwili. Oni się pewnie gdzieś tu będą chować. Musimy uważać z taką ilością HP. Max, I found a O. way. I'm coming. Czyli mamy zejść na dół, okej. Okay. O, i środki przeciwbólowe. Część druga, podwójny wybór, rozdział szósty. Geniusz z dziury. Mona must have heard the sirens too. She must not have been too happy about it. Damn you, Max. I told you no cops. No dobra. Żadny glin. Dobra. Jakby tego typa zdjąć. Z Dragonowa oczywiście. Jep. I leci, leci. I same dwudziestki za styl, proszę państwa. Okej, okay. Nie mamy tutaj więcej środków przeciwbólowych. Idziemy ochraniać chyba Maxa dalej z tej strony. Może niby w to mam strzelać. Ale to zanim wybuchnie, to przecież oni pouciekają. No, albo we mnie zaczną strzelać. Oczywiście osłaniam cię. Tylko muszę wiedzieć, którą stronę osłaniać. No i coś ich nie ma. Aha. Dobra, noga sobie dyga. O, amunicja. If she couldn't make it to the other side of the yard, I wouldn't make it out of there alive. It was that simple. Tak, dobra. Czyli teraz musimy tędy przejść. Gin. Gin, dobra. Ktoś tam jeszcze był. Ktoś tam jeszcze był. Gin. Dobra, po pysku dostali. Okej, okay, środki przeciwbólowe jakieś, amunicja. I możemy dalej lecieć. Tutaj nikogo nie ma. Skrzynko. Spodnie, skrzynko. Dobra. A tak wracając do maturzystów, to im nie zazdroszczę. Ja jeszcze 2 lata sobie posiedzę. Jestem w technikum, to dopiero w 4. klasie. Oni teraz muszą zdawać. Przez ten tydzień. Aha, tutaj w ogóle mi dało karabin M4. Aha, dobra, to ja się trochę pośpieszę. Bo tam słyszę, że on sobie nie daje rady za bardzo. Giiiiń. Dobra, te? Skąd to strzelają? Dobra. Widzę, będziemy musieli wczytać. I szybko polecieć w tamto miejsce.
Ponieważ sobie Max zapragnął zginąć. No i my nic na to nie poradzimy, dobra. Blooms. Ciebie szybko tu zdejmiemy. Nie wiem, jak ja mu tam miałem pomóc. Zaraz zobaczę, może jakąś inną drogę znajdę. Dobra, my się tu uleczymy. Zgarniemy amunicję. I co, i tyle tu? Będziemy musieli poczekać, żeby Max nas poinformował, że tam jednak zamknięte. Dobra, oni nie żyją. Tak, to ja też muszę przejść. No, przychodźcie. Zaraz zginę. Dobra, ich więcej chyba nie było. A mieli środki przeciwbólowe. Tak. Dobra. Przechodzimy dalej. Tutaj sobie zapiszemy. Zapiszemy tutaj, dobra. Jakby co, przynajmniej będziemy mieć blisko. A, tu możemy wejść, dobra. To już ułatwi nam pomaganie mu. Giń. Och, jaki headshot piękny. Się mózg rozbryzgał. Dobra. Tyle? Więcej nie ma. Dobra. Czyli musimy iść dalej. Tylko czy M4. Dobra, weźmiemy M4. Pode mną? Jak pode mną jest przejście? A nie nade mną. Dobra, nieważne. Jedyna droga teraz, gdzie możemy iść, to właśnie jest ta. Więc tam się udamy. Okej. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Dobra. Co tu jest? Nic. Tutaj nic. Tutaj też nic, jakieś puste pomieszczenia, nic nie ma. O! I... Dobra. Umrzył. O, granat. Jak miło. A tam wcześniej w ogóle chyba koktajli mołotowe nie wziąłem. Trochę żałuję, bo by się przydały. Dobra, to mam kogoś osłaniać jeszcze. O, teraz powinienem siebie osłaniać. Co najwyżej. To już się robi niebezpiecznie. Mogę zginąć w każdej chwili. Okej. Giń, spadaj tam. Dobra. No, szybciej spadaj.
Ja mam tu zejść niby? No nie wiem. Chyba nie. To gdzie ja mam iść w takim razie? Tutaj zapewne. Tylko no przydałyby się te środki przeciwbólowe. Nie no, tu nie mam iść. Nawet nie ma kogo zbytnio osłaniać. Dobra, nieważne. Tutaj jakieś pudła, kartony, tak. To pewnie przez nie prawie zginąłem. Aha, tutaj dobra, tutaj mieliśmy zejść. Dobra, wybierzemy sobie M4 i jedziemy dalej. Jedziemy z tym koksem. Hej, jestem Mona, zostałam uspokojona. Syreny zamilkły. To dzięki za info. Dobra. Ja tam gdzieś kogoś słyszałem. Tylko nie wiem dokładnie gdzie. Ale my tu teraz walczymy o własne przetrwanie. O! Tylko dostać te środki przeciwbólowe. No i po nas. Niestety. I musimy znowu stąd zacząć. I to dzisiaj trochę poginiemy zapewne. Ale nieważne. Szybko się to teraz przejdzie przynajmniej. Headshot, headshot, headshot. Dobra. Przynajmniej to szybko poszło. Teraz to powinno odpaść tutaj. Tak, pode mną. O, dobra, to są te koktajle. Sobie zgarniemy. No dobra, niech to przejście mi się otworzy. Głupie przejście, szybko, szybko, szybko. Tam jeszcze jeden. Dobra. Tutaj chyba tylu było, tylko. Przechodzimy tędy. Tak, tutaj nikogo na razie nie ma. Tam chyba dopiero później będzie ktoś. Ten komandosik. A jeszcze jeden nie ma go. Póki co. I tych dwóch typów, co nam na plecy wyszli, też chyba nie ma. Jeszcze. Okej, okay, my sobie tu pójdziemy. Nic nie zrobimy, poczekamy chwilę, jeszcze ktoś do nas przyjdzie. No i tak, oni przyszli z pleców. Okej. Okay. Teraz ich ładnie zabiliśmy, bo przynajmniej wiedzieliśmy, że wyjdą z tej strony. Do tego czasu można poginąć. Przynajmniej się później wie, z której strony ci wylecą, żeby przejść to samo z większą ilością życia. Okej. Okay. Headshot! I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Komentujcie, oceniajcie. Na razie.